Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć widzowie! Patrzą brzycy i nie z bani. Eee, nie powiedziałbym. Obeszłyśmy cały hotel, żeby ogarnąć... Starsi tak, ale to tak samo kobiety. Jest dużo młodych, młodych gości, którzy dbają o siebie i wyglądają dobrze. ...co jest, bo jest dość spory. Wypiłyśmy... się na przykład. ...drinki, Poszliśmy. Wypiłyśmy drinki... Spójrz na... No, e, 18... spójrz na Arkuela. dalszymi dniami. Dwa dni pierwsze spędzi... Ale przysłodził! Myślę, jak będziesz oglądać Arkiem drugi sezon jak wyjdzie? Ja osobiście, jak wyjdzie drugi, to pierw obejrzę pierwszy, by tak w ciągu to obejrzeć. Okej, okay. wiesz co, wydaje mi się, że nie ma potrzeby tak czekać, aż wyjdzie drugi, żeby obejrzeć pierwszy. Myślę, że jak obejrzysz teraz, to za nie wyjdzie drugi. Raczej będziesz już... Pamiętał, co tam się działo. Myślę, że też będzie przypominajka. A druga rzecz, nie wiem, czy tak będzie w tym przypadku, w tym sezonie, ale pierwszy sezon wyglądał tak, że partnerzy Twitcha dostali wcześniejszy dostęp do pierwszego odcinka. Chyba nie wiem, czy dzień wcześniej. I oglądaliśmy to na streamie, więc może teraz też tak będzie. A jestem partnerem Twitcha. No to też zaprosiłbym tutaj na rozpoczęcie drugiego sezonu, właśnie. Z nami na kanale. Ale, ale co do sezonu yy, w ogóle co do Arkane, to jestem troszkę nahypowany. Pierwszy sezon mega dojebany był. Jeżeli chodzi o animację, to nie wiem, czy wtedy w tamtym roku coś lepszego oglądałem, chyba nie. A w tym roku, jeżeli chodzi o animację, to mógłbym polecić tylko Blue Eye Samurai na Netflixie. Równie dobra. Powiedziałem, oglądam film, radnąłem postaci wszystkie współpracę. I powiedziałem, Aha. kilka Aha. faktów a propos ciebie. I powiedziałem no. kilka faktów o pracodawcy, jak na moje to raz, że jesteś j**any na siano przez reklamodawców, a dwa, że wszystko co ciebie spotyka to jest twoja wina, no. w dużej mierze i tyle, no tak w wielkim skrócie. No tak, no dużo, dużo faili zrobiłem i już no i nie, nie popełnię ich, nie? Ale no ale, ale będzie się tu... to ciągnąć. No. Nie popełni, Oni już więcej nie będzie faili popełnił. Pewnie jeszcze. Nie, nie jeden rok. No, taka, taka jest prawda, nie? No, Kasik się wypowiedział, że no to miałem tą aferę i tak dalej, ale to, że na przykład dostaję współpracę później zabierana, jak było, nikt nagle nie wie, że coś takiego było, a to jest publiczne. A to, to się e... zgadzam, tak. Jesteś... ...najbardziej opłacalnym... Tylko pytanie, czy gdyby filmy wiedziały, że ma te wszystkie afery, czy podejmowałyby współpracę z, z taką klauzulą, że jak podejmą współpracę, to nie mogą jej z sobie zerwać, tylko e ewentualnie muszą mógł, wypłacić jakąś część garzy, nie wiem, połowę, chociaż, nie, nie wiem, ileś tam. Streamerem na Twitchu obecnie, bo wiadomo, że dadzą ci współpracę za wsie pieniądze, weźmiesz to, potem tą współpracę stracisz i ta współpraca robi dziesięciokrotnie większe wiusy niż z założeniem. Tak, mówiłem to, mówiłem to, nie, to akurat jest mówiłem to. Szczerze, ja bym zainwestował w ciebie, Coś u Ciebie reklamował, potem znalazł pierwszą lepszą wymówkę, wycofał to i miał reklamę wiralową. Jeszcze bym na Twitterze napisał, tak jak kiedyś jakiś bukmacher to był z tobą. To trzeba przyznać, ja na twoim miejscu bym twardo szedł zaparte, że tak nie powinno być, ale to też inna kwestia, że. Wik za nie researchu. No tak, tak, tylko wiesz co, nie, nie wiadomo jak jest ta umowa skonstruowana, że, że oni sobie po prostu ją zrywają i się mano. Pewnie jest tam jakiś punkt, który mówi, że w wszystkich właśnie takich skrajnych przypadkach, że wiesz, taka afera gdzieś tam była. No nawet nie jest właśnie zatajona, jest publiczna. To nawet może jest jedna z pierwszych rzeczy, które się wyświetla, wpisuje, że no Bruce, nie wiem w sumie. Więc pewnie jest to też poniekąd zamierzony cel. Dajesz współpracę, reklamuje Bruce, później mówisz, nie, nie, z takimi nie współpracujemy, nie. Zrywamy współpracę. Bo chciałeś, żebyś Ci no. załatwił istribli, które mówisz na filmie daje Ci półtora koła miesięcznie, a gadaliśmy o pieniądzach na stołe 50 koła na miesiąc, rozumiesz? I Ty wolałeś i dał istribli i nic Ci więcej nie chciałeś wiedzieć, bo jedne Ci... No taka była prawda, stary, no. No i tu się dowiadujemy nowych faktów. Jak wiadomo, Kik ma mega wyrąbane w PR osób, które go reklamują. Można tam prawie wszystko mówić i robić. A nasz Gerber tak potraktował pomocną dłoń Bartosza? Widać, że Bartosz wie więcej, czy Brusik wolał lecieć do Japonii, niż mieć kontrakt z Kikiem od Bartka? Czy w ogóle Bartkowi udałoby się załatwić kontrakt dla Aleksandra? Pewnie by się dało. Ranno Brusa-Kiku. To jest, moim zdaniem, jeden z lepszych ruchów, jakie może wykonać Brus. Bo to są pieniądze, których prawdopodobnie z żadną współpracą nie zarobi. A tam zarobi. Jeżeli dostanie. I jeszcze tam można sobie pozwolić na więcej, więc może ten stream byłby bardziej taki jeszcze wyrazisty. A nie wiem, czy tam by to zniósł. E, Chcę, że cię za go chłopa, mam takie ważne, życiowe pytanie: czy ślizgo się kiedykolwiek po asfalcie? Czy bym się ślizgał po asfalcie? Chyba ci chodzi o stosunek z osobą koloru asfaltu. Co, no nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Nie ciągnie mnie na takie, na takie zabawy, więc na razie bym to wykluczył. Nie wiem, co to by się musiało wydarzyć, żeby tak było. Myślę, że to serio w Krakowie. Kraków. Nie wiem, ty to jest Kraków. To by Gucia trzeba było pytać. On z Krakowa. Albo Jaj. Na pewno chodzą na takie kluby. A dobra, to jest taka nutka, że no nie wiem, może to jest jakiś event, gdzie akurat jakaś yy, grupa Erasm Erasmus czy coś. No nie, nie. To, to albo w ogóle jakaś po prostu wpadła sobie na imprezkę i tyle. To tak może być jednorazowo. Kradną nam Polki. Ale spokojnie, my kradniemy Ukrainki. Myślę, że to się wyrównuje. Żółty likier o smaku kremówek. Ładne opakowanie. Ładne. Też bym się napił. Smak kremówek brzmi mega fancy. Kiedy on jest piłkarzykiem. No i z czego się śmiejecie? Co, że grubsza dziewczyna sobie tańczy do TikToka a TikToku? To dał tyle pewności siebie ulanym. Jee, yeah, jaki w ogóle hejterski jest ten gość, h 2 Czemu on tak brzydko pisze? No dobra, widzowie, zawsze, zawsze wam mówię jedną rzecz. Oczywiście, możemy się pośmiać z różnych rzeczy i nie ma w tym nic złego, ale nazywanie kogoś dziwką tylko dlatego, że tańczy na TikToku, to jest, to trzeba być lekko pierdolniętym. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest powód, żeby kogoś nazywać dziwką. Czy to jest ulanej, bo wyobraźcie sobie, że wasza babcia, ciotka, siostra, matka, ktoś z rodziny jest, wasza córka może będzie ulana, i też powiecie, że to jest dzi Powiecie teraz na czacie, tak, ale dobrze wiem, że tak byście nie zrobili. Nie zrobilibyście tak. Taki jest Twitter, no dobrze, ale czy my chcemy takiego Twittera? Czy my chcemy polubić ten post, udostępnić, skomentować, spropsować? Bo to właśnie stąd się biorą takie posty. Sami tworzymy toksyczne środowisko. Jakiś taki, kurwa, podział na lepszych, gorszych, yy, gruby, gru, grubi, chudzi, wiecie, julki, i, nie wiem, i red redpilowcy, czy tam jacyś inni pilowcy. A na chłopcu. To. Nie możemy sobie żyć jakoś tak w zgodzie jakimś takiej, jakiejś takiej chociaż pod, podstawowej akceptacji. Mamy się napierać, wyzywać, jechać z gównem do spodu. Ja wiem, że to jest internet, nie? Ale no wyobraźcie sobie, że to jest coś z Waszej rodziny, nie? I jest je w internecie, później w szkole to widzą, cisną się że jest grubą. No nie będę kończył. Wiadomo, kim. Przynajmniej tak tutaj przedstawił autor. No i kurwa nie wiem, czy to jest dobre. Ja bym powiedział, że niedobrze, że coś takiego się dzieje. Wiadomo, nigdy nie będzie idealnie, nie? Ale można mieć w głowie tę myśl. W ogóle mnie zastanawia, czy Jehowi to w ogóle jest taka organizacja, która się jeszcze rozwija, czy raczej się rozwija jakością, raczej się zwija, co? Jakoś ostatnio już dawno nie trafiłem żadnych jechowych na mieście. Jeszcze jak mieszkałem w górze, tam gdzie początki tak streamowałem, to w ogóle nawet taki jechowy często gdzieś tam się kręcił obok mojego mieszkania, i czasem ze z nim pogadałem, ale tutaj jak mieszkam w Wrocławiu, to już dawno Jechowych nie, nie napotkałem. Byli ostatnio u Ciebie. Myślę wydaje, że oni może jeszcze na tych wsiach bardziej funkcjonują, a nie wiem, czy w dużych miastach to rozwija? Znaczy nie wiem, czy właśnie się rozwija. Czy jest świadkiem ichowym. Pytam poważnie. <grym> <grym> tak, ja je, wiesz, fajnie, że jest poważne pytanie na twitch <grym> Zróbmy może ankietę, kto jest świadkiem półczatu je <grym> Pół czatu wyjdzie, że jest. <grym> Zrobimy świadkiem, kto jest satanistą, też wyjdzie, że pół czatu. Albo nawet ci sami. Raz są Jehowem, później mu się nudzi. A, tak to nie jest ciężko, wydaje mi się, byłoby wyciągnąć rzetelną informację. Jak ktoś by był, to nawet może też nie czułby się komfortowo, żeby się ujawnić. Bo wiadomo, nie najlepszy PR mają świadkowie Jehowy. Masz w uszach, oni pukają do drzwi, to nie słyszysz. Właśnie nie pukają. No właśnie, naprawdę nie miałem już od wielu lat wizyty Jehowych i na mieście też mnie nie zaczepiali. A tego tak że zwątpiłem w nich, że co się z nimi dzieje, kurde. Ja mam 50% znajomych przez to, że byłem... Wychowany jako Jehowy. W większość jehowych w wieku takim jak my to spoko ludzie, ale ogółem nigdy nie zapomnę moim rodzicom, ile musiałem się nacierpieć w szkole podstawowej przez to, że byłem jechowym, zanim o tym zdecydowałem. O kurczę! Czyli widzisz, tutaj jest, jest osoba, która przeszła przez to. Ja nie wiem, czy trafnie, ale Jechowych postrzegam jako szkodliwą sektę. Zresztą kościół katolicki też bym postrzegał jako szkodliwą sektę, chociaż jechowie mi się wydają bardziej skrajni i bardziej radykalni niż, niż kościół. Bo ile na przykład, nie wiem, mój przyjaciel nie poszedł do kościoła, nie wiem, mógł nie dostać obiadu A to jest tam cały chuj, tak naprawdę Obiadu nie zjadł, dobra, coś innego se zje Ale wiem, że często u Jehowych tam jest jakieś wykluczenie z rodziny Jakieś bicie, kurwa Tam jest po prostu, albo jesteś tym Jehowym, albo masz przejęte. Wszyscy się od ciebie odwracają, łącznie z rodziną No to to jest, to jest mega grube Nagle młody człowiek po prostu staje przed wyborem Przymus bycia jechowym, albo jakieś takie osamotnienie Plują Plują na ciebie, sikają ci do herbaty, leją ci wrzątek na ryj. Tak robią. A muzułmanie w takim razie? Nie interesowałem się, nie wiem, jak tam jest do końca. Ale pewnie też tak jest. Ale nie wiem. Ja się pracowałem w Cinema City, stałem na bramce, to Jehowy podszedł, przyszedł. Nie na film, tylko mnie przekonywać ze swojej wiary. <laughs> Normalnie w robocie byłeś i chłop przyszedł i... Cię próbował namówić na ten na Jehowy, Ale to, to, nie kupił biję, to po prostu przyszedł i stwierdził, dobra, powiem, pogadam sobie z, z tym gościem. Pogadajmy o Bogu. <laughs> Śmieszne. Tak byś nie, wszedł do sklepu siedzi pan na ochronie i tak podchodzi, co pan tak tu siedzi, pogadamy o Bogu może, co? Naszukałem przyszłej żony wśród zgromadzenia jechowych, bo one mają tak zlansowany łeb. Od tego pierdolenia, że będzie że jestem względnie normalny. No ale musiałbyś być, wiesz co, też musiałbyś być być Bo jeżeli nie jesteś ciechowym, to byłbyś dla niej nienormalny. Ale może ten zakazany owoc, właśnie, że ten zakazany owoc. Nie może, ale by kusiło. Mnie ciekawi, jedna rzecz. Jedna rzecz, tylko zapytam. Czy jeżeli... Jesteś świadkiem Jehowy i chcesz odejść To faktycznie jest tak, że jesteś bardzo potępiany I tak naprawdę ci ludzie już nie chcą mieć z tobą kontaktu? Każdego tygodnia ludzie na całym świecie spotykają się w miejscach wielbienia Boga z salami Królestwa. Malawi Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje w... Zobaczcie, sami biznesmeni, ludzie sukcesów ...królestwa świadków Jehowy? Szczęśliwi w ogóle są. Patrzcie, tu się uśmiecha dziecko. Odbywają się tam zebrania, na których obecni studiują Biblię. Kiedy pierwszy raz przyszłam na zebranie, byłam zachwycona. Atmosfera była wspaniała. Nigdzie indziej nie widziałam czegoś takiego. Ludzie są życzliwi, kulturalni, interesują się innymi. Na takie zebranie może przyjść każdy. Wstęp jest wolny i nie ma żadnych zbiórek pieniędzy. Można przyjść z całą rodziną i wspólnie się uczyć. Wszystkie zebrania zaczynają się i kończą pieśnią. Pomigowemu. Czyli, że ktoś ciekawoś tam pójdzie, zostanie świadkiem, A to. No dobra, no jeżeli taką decyzję podjął, na pewno i tak o nich słyszał. Nie wątpię, żeby się o mnie dowiedział, ode mnie dowiedział. Zresztą to chyba im nie robię najlepszej reklamy, ale jestem ciekaw, jak to wygląda. Jak cię wypierdalają z religii, to z ambony brat starszy mówi: Krzysztof, Arkosławiec, nie jest już świadkiem Jehowy i w teorii nie powinni się z Tobą witać. Nie powinni się z Tobą witać. Czyli oni mają zakaz kontaktowania, a witania się. A to bez sensu jest, no bo zobacz, jeżeli oni podchodzą do ludzi, którzy nie są świadkami Jehowi, Jehowy. To chyba się witają, tak? Znaczy, się traktują tych ludzi normalnie. A jak chcesz odejść, to już cię nie traktują normalnie? To nie jest tak, że się człowieka szanuje za to, kim jest, a nie w co wierzy? Nie, tam jest za to, co wierzy. Wiem, właśnie takie, ja takie przypadki słyszałem, że rodzice normalnie się wypielają na własne dzieci, bo nie są świadkami Jechowy. Czajcie, rodzic porzuca swoje dziecko, bo nie jest świadkiem Jechowy. No, to już jest. No, w, w, u nas w religii katolickiej nie ma takich rzeczy chyba za bardzo pewnie, no, pewnie są jakieś skrajne przypadki Ale to mega chyba rzadkość Sam jestem cały czas zdania, że mo, moim właśnie skromnym zdaniem Ludzie, którzy idą w takie rzeczy tak mocno To są raczej ludzie bardzo pogubieni w życiu Raczej nieszczęśliwi Bardziej niż szczęśliwi Człowiek szczęśliwy nie potrzebuje religii Wystarczy Liga Legend Jestem zdania, że przede wszystkim dzieciom nie powinno się w ogóle żadnych religii wpierdalać do głowy. Żadnych, nic. W ogóle moje dziecko by nawet do religii nie chodziło, jakby miało religię. To kurwa, nie ma opcji, że na tą religię pójdzie. Chyba, że samo świadomie zdecyduje. Ale wątpię, żeby w wieku 8 tam, czy 10 lat była tyle i już bogów, religii, wszystkiego, że dobra, ja chcę to. To więcej, więcej złego niż dobrego, no. No ale niestety, yy, nie wybiera się tego, nie to rodzice wybierają. Przykra sprawa. Chrzest. A chrz chrztu też bym nie robił. Absolutnie nie. A po co ten chrzest? Bo inni robią, co ty? wyjane? A te prezenty, żeby były? No co no co by? Po chuj te prezenty. Rodzina będzie źle patrzeć. Na no takiej jeżeli rodzina by źle patrzyła na to, że moje dziecko jest bez chrztu, to wiesz co? Wyjeżdane. Jeżeli mnie nie akceptują takim, jakim jestem, to ja też ich nie będę akceptował. Tak bym, wiesz, to jakbym wiesz, o, dokładnie, artystyki, to jakbym był gejem. Jestem, załóżmy, załóżmy, że jestem gejem. No i mówię rodzinie, że jestem gejem. I oni się wypierają. nie no kurwa, jak gejem, weź, i się, lecz coś. To jak mi takie rzeczy by mówili, to bym powiedział, że no dobra, kurwa, no, to już tej rodziny nie mam, jeżeli mnie nie akceptują. To tak samo by było. Kilka na warszawskich mostach pojawiły się tabliczki z napisem Nie rezygnuj z życia, oraz numerami telefonów, pod którymi można otrzymać wsparcie. Na moście Poniatowskiego ktoś zamieścił obok nich własne tabliczki zachęcające do podjęcia próby samobójczej, informuje miejski reporter. To nie jest ucieczka, to jedno z rozwiązań. Widnieją na nich te hasła takie jak to nie ucieczka, to jedno z masz prawo być zmęczony i nie mieć siły oraz samobójstwo. Bo to nie grzech, to Twoje prawo. Mam nadzieję, że jakiś miejski internet na osobę lub osoby, które to wykonały, bo takie działanie może odpadać, który mówi, kto namawia lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat. No gdyby się dało zdelegalizować samobójstwo, to pewnie by tak zrobili. Ale no, nie da się tego zdelegalizować. Więc po prostu jest coś takiego, że ktoś, kto udziela pomocy, lub doprowadza do wtargnięcia się na waste życie, jest przestępcą. Wiesz, ja kiedyś oglądałem hmm, pod, no, podcast właśnie o babersce, to na Imponderabili z paciorkiem. O babersce, która się zajmuje tym tematem. I wedle niej, to ona, się, to, jest, to ona tam w jakiejś organizacji pracuje, no powiedzmy, że jest jakimś rzetelnym źródłem. Mówiła, że często, żeby nie doprowadzić do tego, do tego sepuku magika. Wystarczy to odwlec w czasie. I ludzie zmieniają, e, zmieniają. W sensie rezygnują z tego. Po prostu często to wy, może wynikać z jakiegoś właśnie takiego gorszego kresu, jakichś wydarzeń, nie wiem, dziewczyna cię zostawiła i myślisz, że kurwa, nie no świat się zawalił, już chuj, nie no lepsze nie znajdę. Wpijęc moje życie jest do wybania. Ale mija trochę czasu i się zmienia. I różnie to ludzie przeżywają. No i wedle jej wiedzy to. Często wystarcza. Wiadomo, no, oczywiście takiej osobie też trzeba okazać jakieś tam wsparcie, nie? Jakby to nie jest tylko tak, że wystarczy to odwet w czasie, tam pewnie się jakieś jeszcze trzydzieści. Ja już nie pamiętam dokładnie, co ona nam jeszcze mówiła, ale pamiętam, że taki wniosek z tego płynął, że to nie jest tak, że jak ktoś chce się, ktoś chce skoczyć, to na pewno to zrobi, niezależnie już od wszystkiego. On już podjął decyzję, czy teraz, czy później, czy za rok, czy za pięć, i tak to zrobi. No właśnie nie. Nie jest tak, teoretycznie. Ja się nie znam. Znasz Tak. Wiedziałam. Skąd wiedziałasz? No, jest zero punktów. Diakryluję ja w ogóle. Ma zero punktów. Śmieszne, zostawię lajka. Aż mi się też Miszorek przypomniał: Jak mówił, że. Ten. Jak się nazywał. O, taka postać z Star Warsów. Mówiła, że jest zła. Mieszkanie z widokiem. Mieszkanie z widokiem na Sky Tower. Mistrz marketingu to wymyślił. Ale czy. O... właśnie, czy okłamał? Nie okłamał, nie okłamał. Położony w jednej z najlepszych klawizacji w bytomiu. W przedłużeniu placu akademickiego na ulicy Adama Mis Miskiej 11, 11, czekajcie. Tylko godzina 15 minut od centrum Krakowa. To jest, to jest raczej trolling, mi się wydaje. Nikt by nie napisał, że godzina 15 minut. To chodziło tylko o to, chyba, żeby było Kraków w nazwie i centrum, a już reszta, reszta to żeby to w jakieś algorytmy może wpadło, nie wiem. Śmieszy mnie ten ból dupy. Takiego profilu za to, że sobie dziewczyny tańczą z ciemnoskórym. Śmiesznie mnie ten ból Zazdrości, zazdrości. Chciałby być na jego miejscu. Może po prostu uważasz, że pulki to kurwy i tylko niektóre laski się szanują. Taka prawda, że teraz ciężko znaleźć porządną. Nie, jest aż tak. Do... W sensie, no kurczę, nie chcę tego tematu zaczynać, ale to jest mega generalizowanie. Ja uważam, że każdy znajdzie to, czego szuka. Jeżeli chcesz znaleźć, wiesz, nieszanującą się kobietę, znajdziesz. Jeżeli chcesz znaleźć szanującą się kobietę, też znajdziesz. Jeżeli chcesz znaleźć, nie wiem, dziewczynę, która jest jakaś tam. Każdy znajdzie to, czego szuka. Jest naprawdę tyle kurwa, dziewczyn, że no nie ma opcji, że nie da się znaleźć, nie ma, nie ma nie ma z czego wybierać. Kurwa, tyle milionów, a ludzie mówią, że nie da się znaleźć. Bo nawet może nie próbują, nie szukają tam, gdzie trzeba. Na no, gdzie idziesz, kurwa. Na, na imprezkę idziesz szukać żony, no co ty? Na imprezkę idziesz się rozerwać, pobawić. No i to dziewczyny robią. No i co? I mają. No i będziemy je za to oceniać? Nie. Czasy się zmieniły. Dlaczego F ma rację bytu? Dlaczego po? No, ...rośnie, Dlaczego fagata jest inspiracją? No dobra, ale dla kogo jest fagata inspiracją? Ty widziałeś jej fanbase? Cięż to te fanbase to nawet nie ma 18 lat, a częściej to są małe dziewczynki, bo ona z kontentu dla dzieci wyszła, które zostały po prostu zmanipulowane. No to powiedzmy, możemy winić za to fagatę. I każdy się zgodzi, że jest to szkodliwa postać w internecie i najlepiej jakby znikła z działalności internetowej. Bo nie z życia, z, nie, nie życzymy czegoś takiego. Ale z działalności internetowej, gdybym miał złotą rybkę i spytała, kogo byśmy stąd mieli wyrzucić, na pewno jeżeli chodzi o kobiecą część, to bym fagatę wymienił. Na w pierwszym miejscu, ale może też nie jest najgorszą personą. Ale naprawdę są też normalne dziewczyny, tylko może trzeba poszukać w innych miejscach. Nie na imprezie. Znaczy się normalne. Co dla kogo jest normalne? Bo na przykład czy dla mnie jest normalne że dziewczyna stają się starczą skórym? Szczerze? Nic tu się takiego jakiegoś złego nie dzieje. Tańczą to se tańczą. Niech se tańczą mi to no, tak naprawdę. Gdyby Twoja matka miała taką okazję i se pójść po-pobalować z, nie wiem, z skóry, może też by to zrobiła. I powiedziałby, że jest skórą szanującą się, bo se potańczyła? No niech się potańczy, no. Procent kurwy jest zwiększony. No ale dobra, pytanie: Czy my mamy teraz za misję walczyć z tym, że dziewczyny sobie robią co chcą? Czy może lepiej zająć się własnym życiem i znaleźć taką dziewczynę, która będzie odpowiadała dla tw do Twojego stylu życia? Może lepiej w tę stronę pójść. Załadować energię w znalezienie fajnej partnerki. Która ci będzie odpowiadała Zamiast walczyć z ogólnym, wiesz Takim podejściem do życia Rezolutnym Tańczyć to będą z nim Po tej imprezie w pomieszczeniu zamkniętym Znaczy, mo może tak będą Ale to jeżeli nikomu krzywdy nie robią To co my mamy się spinać? To, że dziewczyny se żyją jak chcą? Niech se żyją możemy, możemy sobie ponarzekać Ale nie generalizujmy Nie generalizujmy To jest mega szkodliwe Bo tak samo dziewczyny będą generalizowały Że nie wiem A faceci to kurwa Kreweciarze Incele Zjebani Tacy i czy tacy są? Na pewno są. Oczywiście, że są tacy. Nie na tym kanale. Tu są same Sigmy i wy wiecie, jak postępować. Więc tutaj jest taka śmietanka fajnych, porządnych chłopaków, ale ogólnie w społeczeństwie są. I czy należałoby mówić właśnie tak ogólnie o mężczyznach w negatywny sposób? No nie! Bo byłoby to krzywdzące dla nas, dla naszej społeczności na przykład, tak? o się. No, no tak, jak i tak szukasz tylko jednej partnerki, to co Cię obchodzi, jaka jest większość, jak szukasz tej jednej? Jezu, jak zrelował? Mat! No piękne słowa, no piękne kurwa słowa. Jesteś poetą. No myślę, że dosadniej się tego nie da przekazać. Chuj w ten ogół i jakby ten ruch. Co nam do tego? Wybane. Lepiej swoje życie łożyć i żyć po swojemu, niż się przejmować innymi ludźmi. A, że takie są, że tacy są. Chuj tam. Co ci to robi za różnicę? Kto chce być dziwakiem, będzie. Kto chce być gejem, to będzie. Proste. Proste. No nie da się znaleźć porządna, sam wiem na sobie tylko coraz więcej lasek się i ma niski szacunek do siebie, to głównie pokazuje sukces na i że laska woli pizzę zostawić niż kasę robić. Widzisz, a bo to wszystko, bo to, a może nie wszystko, się do takiej jednej rzeczy, że tak, dziewczyny tak nas robią, ale robią to dlatego, że są ludzie, którzy to kupują, a kto kupuje oni f***a kobiet? Myślę, że kobiety to w małym stopniu, to jest jakiś mały odsetek. Głównie robią to spragnieni seksu mężczyźni, którzy nie mają kontaktu z kobietami i próbują sobie może to odbić w taki sposób. A to już świadczy trochę o nas, że kurwa, nie najlepiej sobie radzimy z tym wszystkim, i być może właśnie tego nam brakuje, może właśnie potańczyć z taką Polką, sobie poszaleć i mieć luz trochę, ale zakładam, że część ludzi też taką narrację prowadzi, wiecie dlaczego? To może być trochę brutalne i ja nie jestem pewien, czy ja dobrze mówię, ale mam takie wrażenie, że to jest taka wymówka osób, które mają problem znaleźć partnerkę i usprawiedliwiają się tym. No tak, nie mogę znaleźć partnerki, bo wszystkie czyny to szmaty. No i jak ja mam znaleźć partnerkę? Świat jest zły, ja dobry. Hashtag mamon. Bo to właśnie, to jest takie podejście. Ja mam partnerkę, teraz sam wywnioskowałeś, że skoro piszesz więcej lasek się kurde, że ciężko mi znaleźć trochę laskę to trochę uwłaczające. Dlatego powiedziałem, ja nie mówię, że tak jest i że trochę generalizuję i to jest moja opinia. Ja nie byłem przekonany, ja nie, 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 nie twierdziłem, że, że tak jest w twoim przypadku. Ale takie zjawisko zaobserwowałem ogólnie. Że tak, ale to może ja źle zaobserwowałem, że tak jest Jakby się, wiecie, to nie zapieram pod tą opinią rękoma i nogami Bo powiedzcie mi, patrz, skoro masz dziewczynę To powiedz mi, po co tracisz energię na, na przykład, nie wiem Załóżmy, że komentowanie tego i marudzenie, że a, te dzisiejsze kobiety Wiesz, no dzisiejsze kobiety Kiedyś też tak było, tylko nie było internetu, widzowie nie było internetu, nie widzieliście tego, co robiły kiedyś wasze mamy, wasze babcie, wasze ciocie. Ja bym się w ogóle nie zdziwił, jeżeli by brały udział w jakichś kurwa orgiach z pięcioma osobami, jeszcze może ksiądz tam nawet był. A nie powie ci tego, może tak było. Skąd wy? Nie wiemy. Nie wiemy. Bo co, bo co my możemy? Nic nie, no niech się ludzie bawią, jeżeli nikomu nie szkodzą. Wyjeżdżamy w to. Ważne, że ty masz fajną partnerkę, jesteś z nią szczęśliwy i sobie układasz życie. To jest ważne. A to, jak inni żyją. Exemplo.